Najtańsze gry znajdziecie na eneba.com, link w opisie. Siema, Ukryte Misje to moja ulubiona seria na kanale. Mówię to co każdy odcinek pewnie, ale serio jest to moja ulubiona seria. Bo nie tylko mogę wam pokazać sekretne misje, które przegapiliście z różnych gier, ale też sam w nie zagrać. Co sprawia mi, nie będę ukrywać, całkiem sporo radości. Mam nadzieję, że po raz kolejny wpasuje się w waszą wieczorną / poranną rutynę, a my bez zbędnego przedłużania zacznijmy dzisiejszy odcinek o Ukrytych Misjach z Cyberpunka 2077. A zaczniemy sobie od zdecydowanie mojej ulubionej ukrytej misji z Cyberpunka. Nazywa się Ukryta Prawda. Ulubionej, bo misja powiązana jest z teoriami spiskowymi, kosmitami, czy po części nawet samym Mr. Blue. A ukryta, ponieważ żeby ją aktywować, wpierw musimy wysłuchać wszystkich teorii proroka Garego, a jest ich aż 5. Na dodatek musimy przy przemowie jego 5. teorii spiskowej wstawić się za nim i nie pozwolić nomadom go zabić. A to jeszcze nie koniec, bo żeby odblokować na koniec tej misji ciekawe opcje dialogowe, za każdym razem musimy przekazać datek Garemu, szczególnie przy jego ostatniej przemowie, ale może od początku. Proroka Garego, czyli postać, która nam tą misję aktywuje, prawdopodobnie spotkał każdy, ponieważ znaleźć go możemy zaraz przy sklepie Misty i zaraz przy Reaper Doku Victorze. I zdarzyło mi się kilka dobrych razy przejść Cyberpunka i z każdym przejściem badałem naprawdę każdy kąt tej gry i zaglądałem naprawdę w każde możliwe miejsce, ale mimo tego nigdy nie aktywowałem tej misji. Prorok Gary zazwyczaj mówi różne zwariowane teorie, od teorii o wampirze Saburo Arasace, przetrzymywanym w piwnicach Arasaka Tower, co po części okazuje się ostatecznie prawdą, po teorię o niebieskich kosmitach kontrolujących wszystko wokół nas, co po części okazuje się też prawdą. Jego 5. teoria to teoria, która opowiada o nomadach i wilkołakach, którzy zostali stworzeni, by służyć wampirom, jednak ostatecznie eksperyment nie do końca wyszedł. W trakcie przemawiania tej teorii do Garego podejdzie wtedy właśnie 2 nomadów, którym nie do końca spodoba się jego teoria. Przemierzają Badlandy w swoich ciężarówkach, tak lecz gdy nastaje pełnia, spadają ich ludzkie maski. Serio? Co kryje się pod spodem, zapytacie? Czyżby reptilianie? A ja wam odpowiem, nie! Wilkołaki! O zachodzie słońca zdzierają z siebie ubrania i tańczą nago w zwierzęcej ekstazie. A podczas pełni przemieniają się w monstra o ostrych kłach i wyruszają na łowy głodne ludzkiego mięsa. W ciągu nocy przemierzają dziesiątki kilometrów, szybcy niczym strzały. Coś się tu nie klei. Po co im ciężarówki, skoro potrafią tak zasuwać? Przemiana zachodzi jedynie podczas pełni. To zaledwie 3 noce w ciągu miesiąca. Podczas swej krwawej uczty pożerają wszystkich ludzi z okolicy. Wciąż muszą szukać nowych terenów i nowej zwierzyny. Lecz co zapoczątkowało te potworne przemiany? Jeden ze statków Alpha Centauri rozbił się przed laty na Badlandach. Wieść niesie, że przewożono w nim substancję wybłaganą przez wampiry z Arasaki. Miała ona przeobrazić wrogów Saburo w oddane mu wilkołacze sługi. Lecz wypadek statku... Masz jakiś problem z nomadami, świrze? Ty! Przestań pierdolić, bo skończysz 6 stóp pod ziemią. Możesz złamać moje kości, lecz nie złamiesz ducha, który łaknie prawdy. Staniemy wtedy przed 3 opcjami dialogowymi. 3 opcje dialogowe mamy tylko wtedy, kiedy jesteśmy nomadem. Jeżeli postanowimy do tej rozmowy nie interweniować, albo wybierzemy tutaj opcję pierwszą, nigdy nie zaczniemy misji Ukryta Prawda, bo prorok Gary w tym wariancie po prostu umrze. Natomiast jeżeli wybierzemy opcję 2 albo 3, prorok Gary przeżyje i powie nam coś bardzo ciekawego. Wolnego, łapy precz od mojego duchowego mistrza. A tak poważnie, to tylko nieszkodliwy szajbus. Dajcie mu spokój. Wiesz, ilu idiotów wierzy w to, co opowiada ten pomyleniec? Pierdolić to. Nie będę słuchał żarcików o nomadach kanibalach. Trochę dystansu, przecież to całkiem zabawne. Zaraz... Coś jest... Było blisko. Raczej nie. Dziękuję ci. Nigdy mnie nie uciszą. Nigdy! Nie ma sprawy. Kto mi powie, jak sfingowano lądowanie na Marsie, jeśli dam cię zatłuc? Nie wierzysz mi, prawda? Myślisz, że nie umiem wyczuć ironii? Że nie wiem, kiedy biorą mnie za fałszywego proroka? Ciężko brać na serio twoje interpretacje, ale jest trochę prawdy w tym, co mówisz.
Czasami nawet więcej niż trochę. Też to widzisz. Wiesz, że za zasłoną mroku kryją się istoty z koszmarów ludzkości. Ale boisz się w to uwierzyć. Wiesz, gdybyś miał jakiś poważniejszy dowód na ten twój kosmiczny spisek. Spotkają się dziś w nocy przy starej fabryce w Kabuki. Przekażą tamtym coś ważnego. Obserwuj ich. Przechwyć to coś. Ten artefakt Alpha Centauri. Przekonasz się, że od początku miałem słuszność. Zaraz, chwila. Zwolnij trochę. Skąd w ogóle wiesz o tym jakimś spotkaniu? Trafił mnie! Mój umysł rezonuje z ich falami radiowymi. Od czasu wypadku ciągle słyszę tajne transmisje Centauri. Wypadku? Wiesz, że to nie brzmi jak argument na twoją korzyść. Nie rozumiesz! Mam w głowie ich koprocesor. Nie wiem, jak się dostał do mojego Reapera. Ale dzięki niemu słyszę ich knowania. Jeśli mi pomożesz, razem ocalimy tę planetę. Dobra. Zobaczymy, co da się zrobić. Dzięki za cynk. Chyba. Nie wolno ci wkroczyć zbyt wcześnie, ani zbyt późno. Bo wszystko będzie stracone. Na twoich barkach spoczywają losy ludzkości. Nie zawiedź jej. Nie zawiedź mnie. Zero presji. Naprawdę. W tym cyberpunku to się taki młyn dzieje. Nawet z prorokiem Garym nie mogę sobie chwilę pogadać. Tu strzelają, rzucają granaty, co się dzieje? Po tej całej rozmowie z Garym aktywuje nam się misja Ukryta Prawda, a my za zadanie będziemy mieli udać się do starej fabryki. Nadeszła ta chwila. Bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Mały krok dla V, lecz wielki skok dla ludzkości. To jak, zakładamy się, kto przyjdzie? Reptilianie czy technonekromanci? Hiszpańska inkwizycja. Nie spodziewałem się tej odpowiedzi. Dobra, koniec żartów. Teraz siedzimy cicho i czekamy. Nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. Tak samo kosmici z Alpha Centauri, nie spodziewałem się, że przybędziemy ich podsłuchiwać. A to właśnie zrobimy, bo następnie za zadanie będziemy mieli schować się za skrzynkami i czekać. Nikogo. Niby należało się tego spodziewać, ale jeśli mam być szczery, to jestem rozczarowany. Nie traćmy nadziei. Ale co najciekawsze, jeżeli chwilę poczekamy, ktoś faktycznie przyjedzie do tego miejsca i odwalać się tam zacznie niezły konspiracyjny shit. Czekaj, czekaj. Nie wierzę, ktoś przyjechał. To Maelstrom. Czyli jednak technonekromanci. Wiedziałem, że z tymi reptilianami to ściema. Nie ufam. Ktoś wie, co w ogóle jest. Ci wie? Nikt nie wie i nie chce wiedzieć. Bierzemy forsę i zapominamy o sprawie. Morda, panowie! Po co? Bo nas usłyszy? Żebyś się, kurwa, nie zdziwił. Czy są to przedstawiciele reptilianów z Alpha Centauri, wampirów Arasaki czy technonekromantów, tego nie wiem, ale wiem jedno. Jeżeli przeskanujemy osoby wysiadające z auta, zobaczymy imię jednego z nich, John Doe, a drugiego, a właściwie drugiej, to Jane Doe. Byłem przekonany, że gdzieś już te imiona słyszałem i miałem rację, bo John Doe i Jane Doe to imiona używane często, by zatuszować prawdziwą tożsamość, kiedy ktoś jest przykładowo jakimś świadkiem lub informatorem. Albo przykładowo, jeżeli ofiara jakichś przestępstw zostałem niezidentyfikowana, jakie ciężkie zdanie to jest. Wtedy często nadaje mi się właśnie takie imiona. John, jeżeli był to mężczyzna, i Jane, jeżeli była to kobieta. Ale to, co dodaje jeszcze tajemniczości do tej misji, to słowa, których oni używają podczas tej całej wymiany. Nie wierzę. Tu naprawdę odwala się jakieś harde konspiracyjne gówno. Co mówi ojciec Wilk do księżycowej matki, która zstępuje na ziemię? Stałem na straży krain ludzi i cieni, lecz dzisiaj strzegą ich dzieci nasze, których imię jest Ojcobójcy. W kwiecie wieku klęski zagubił się w lesie. Krąg dziesiąty ukryła Lilith przed oczami przodków. Carpe noctem, Lamia. Desert diem execrari. Ciekawe. Cześć, oni z moim chipem, kurwa. Jadą. Zagapiłem się trochę.
Jeżeli tak jak ja nie zdążyliśmy przyjąć tego chipa albo zainterweniujemy za wcześnie, misja zakończy nam się niepowodzeniem. Jeżeli natomiast zainterweniujemy w trakcie wymiany, dojdzie oczywiście do walki, a przy ciele jednego z nich będziemy mogli znaleźć ten cały chip, który między sobą wymieniali. Czy jak to określił Gary, artefakt z Alpha Centauri. Miałem nadzieję, że będą krwawić na zielono. Życie zaprawdę jest pasmem rozczarowań. Ciekawe, co nasz prorok powie o tym chipie. Tasia, rapsodia odmieni jutro. Efemera kryształowego tyrana wypłynie i rozpali ogień czasu zapomnianego, noc i absolut. Krew oddanych marionetek, egzorcyzmy niewolników darami aniołów, słodka trucizna anihilacji, rozgromi trwożnych. Wiedza jest klątwą, obnaży niedoskonałość aroganckich jastrzębic. I po przeczytaniu, co się znajduje na tym chipie, za zadanie będziemy mieli udać się i porozmawiać o tym wszystkim z Garym. Jednak na miejscu nie znajdziemy Garego. Gdzie Gary? Co się stało? Ostrzegałam go. Przyszli ludzie w czarnych garniturach. Mieli niebieskie oczy, tak jak mówił. A potem wsadzili go do AV-ki i odlecieli na statek matkę. Ktoś próbował zareagować? Nikt. Policjanci powiedzieli, że jest chory. A prawda jest taka, że wiedział za dużo. Był dla nich niebezpieczny. Teraz zbieram pieniądze na pomnik Garego. Żebyśmy pamiętali o jego odwadze i zbrodniach Alpha Centauri. Zechcesz poświęcić kilka eurodolarów na ten szczytny cel? Jeżeli wcześniej wspieraliśmy Garego, będziemy mogli teraz pokazać ten cały chip jego uczennicy, a ta będzie miała do tego jeszcze swój komentarz. Santa Muerte! Schowaj to szybko! Nikt nie może wiedzieć, rozumiesz? Co to jest? O co w tym wszystkim chodzi? Gary to przepowiedział. Oni tu są. Naginają nas do swojej woli. Jesteśmy ich marionetkami. Uspokój się. Kto nas nagina? Technonekromanci? I oto zejdą na ziemię, lecz wy tego nie dostrzeżecie, bo zasnują niebo ciemnością, tak powiedział. Nadchodzi noc, wieczna noc. I tak oto kończy się epicka opowieść o odkrywaniu sekretów istot paranormalnych. Czego nauczyła nas ta historia? Oddajcie nam Garego! A światem rządzi banda szarych eminencji z kosmosu, a my nic nie możemy z tym zrobić? O, w samo sedno. Tylko że nie. Są ludzie, którzy wiedzą więcej niż inni. Słyszą prywatne rozmowy wielkich tego świata. I co z tym robią? Inwestują cały swój czas w wymyślanie na nowo bajeczek sprzed kilku epok. Oddajcie nam Garego! Ale ty lubisz psuć zabawę. Ja tam wolę wierzyć, że przypadkiem otarliśmy się o wojnę wampirów z kosmitami. Wszyscy wolimy. Wampiry i reptilianie są zajebiście ciekawi, prawda? Romantyczni wręcz. A prawda jest brutalnie przyziemna. Za wszystkim stoją korporacje. Ludzie, którym odbiło od nadmiaru władzy. Myślisz, że to właśnie widzieliśmy? Tajne interesy korporacji? Jestem o tym przekonany. W prawdziwym świecie to oni są krwiopijcami. Innych nigdy nie będzie. Dla proroka Garego. I tak zakończy nam się misja Ukryta Prawda. Tylko problem tej całej misji jest taki, że nie do końca udało nam się odkryć tą całą prawdę. Bardziej ta odpowiedź by pasowała do tej sytuacji. I tak oto kończy się epicka opowieść o odkrywaniu sekretów istot paranormalnych. Czego nauczyła nas ta historia? Tego, że otwarte zakończenia są do dupy. Cała ta misja w mojej opinii jest potwornie ciekawa, szczególnie jeżeli przyjrzymy się trochę bliżej detalom tej misji. I chociaż z pewnością odcinek o teoriach spiskowych Garego pojawi się na tym kanale, bo jest to wybitna postać, to nie byłbym sobą, gdybym wam nieco nie wytłumaczył, o co tak naprawdę chodziło w tej misji. Bo trzeba dość mocno czytać między wierszami. Zacznijmy od tego, że spotkanie miało się odbyć między technonekromantami, a niebieskookimi reptilianami, ewentualnie z wampirami z Arasaki. I chociaż na miejscu faktycznie mogliśmy znaleźć kogoś, kto przypomina technonekromantów, czyli ludzie z gangu Maestrom, to jednak niebieskookich reptilianów ciężko nam tam dostrzec. Ale za to wampiry z Arasaki już by jak najbardziej pasowały. Szczególnie, że spotkanie odbywa się w nocy. Po tym jak przyjdziemy odwiedzić Garego, jego uczennica mówi takie słowa. Mieli niebieskie oczy, tak jak mówił.
Ludzie w czarnych garniturach, którzy mają niebieskie oczy, to zdecydowanie ludzie powiązani z Mr. Blue Eyesem, czyli z człowiekiem, a może wcale nie człowiekiem, o którym nagrywałem już odcinek. Znajdziecie go na samym dole w opisie lub w prawym górnym rogu. Pasowałoby też to do niebieskookich reptilian, o których mówił Gary. A jeżeli podczas rozmowy z uczennicą Garego wybraliśmy inne opcje dialogowe niż te, co wam pokazałem, powie ona też takie słowa. Widziałaś ten statek, matkę? A niby jak? Rozpylili czarną mgłę, żeby niczego nie było widać. Biedny Gary poświęcił się dla nas. Co też by trochę pasowało, bo w misji Bunraku, bezpośrednio misji powiązanej z Mr. Blue Eyesem, taką niewidoczną AV-kę możemy faktycznie znaleźć. Więc wiemy, że niebieskoocy zdecydowanie używają takiej technologii. Ale to jeszcze nie wszystko, bo mowa w tej misji jest o wampirach. I co ciekawe, jeżeli faktycznie wsłuchamy się w słowa, które są tam wypowiadane podczas tego spotkania Majstormu z Arasaką, ma to połączenie, bo przykładowo na końcu misji żegnają się oni takimi słowami. Carpe noctem, Lamia. Słowa te, jeżeli przetłumaczymy z łacińskiego, oznaczają chwytaj noc wampirzycy lub korzystaj z nocy wampirzycy, a słowa oznaczają przystoi przeklinać dzień. Dzień, a przecież chyba wampiry nie za bardzo lubią dni. Ta cała uczennica Garego mówi też tam takie słowa. Gary to przepowiedział. Oni tu są. Naginają nas do swojej woli. Jesteśmy ich marionetkami. A w notatce możemy znaleźć takie zdanie. Krew oddanych marionetek, egzorcyzmy niewolników, darami aniołów. Co również jak najbardziej pasuje. Jak widać, prorok Gary naprawdę słyszał, o czym oni rozmawiają i całkiem możliwe, że wszystko, co mówił w grze, ostatecznie jest prawdą. Gary też mówi o tym, żebyśmy słuchali radia, stamtąd dowiemy się prawdy, a w radiu m.in. możemy też usłyszeć właśnie o wampirach, ale to może nie temat na dzisiejszy odcinek. Więc odpowiadając krótko, co tam się wydarzyło, doszło tam do trzeciego spotkania technonekromantów oraz wampirów z Arasaki, którzy wymienili się drzazgą, a Garego porwali niebieskoocy reptilianie, którzy rządzą wampirami jak i technomantami. Co cyberpunk, no. Co tu się dzieje? No ale tak by wypadało, no. Wynikało z tego wszystkiego. Ale misja ukryta prawda to jeszcze nic, bo teraz muszę wam opowiedzieć o drugiej ukrytej misji, gdzie spotykamy dwóch Johnnych Silverhandów. Misja ta nazywa się Znikający Punkt. Wraz z patchem 2.0 do gry Cyberpunk zostało dodane również naprawdę bardzo sporo ciekawych pojazdów oraz zupełnie nowa mechanika zakupu tych pojazdów. Wcześniej w Cyberpunku dostawiliśmy SMS-a, że jakiś samochód jest dostępny do kupienia, musieliśmy podjechać na miejsce, zapłacić i mogliśmy go używać. Od patcha 2.0 za każdym razem, kiedy chcemy zakupić jakiś pojazd, wystarczy, że podjedziemy do któregoś z takich automatów samochodowych i możemy kupić sobie furkę. No chyba, że nie mamy siana, jak ja. Nie no, jak to mnie nie stać? Dajcie mi to Polsce, halo. Odcinek muszę nagrać. A jedna szczególna furka, w mojej opinii najładniejsza z nich wszystkich, czyli Porsche 911 Turbo Cabriolet, ma jeszcze dodatkowo ukrytą misję. Żeby aktywować tą misję, przede wszystkim musimy mieć wolne 73 tysiące euro dolarów i musimy wydać je na zakup właśnie tego modelu samochodu. A kiedy to zrobimy, dostaniemy dziwną wiadomość. Dobra, tylko nie panikuj. Wysłałem do ciebie sprzedawcę od Porszaka, wszystko ładnie. Klient płaci auto, fixer dowozi. Wiadomo, tylko że typ mi zniknął z radaru. Dosłownie. Z twoim autem. Nie wiem, co tam się odjebało, ale chyba tak tego nie zostawisz. Chcę moje auto. Sprzedawca mnie nie interesuje. Tylko wiesz, nie odkładaj tego na potem. Ten wóz naprawdę szybko jeździ. Wysyłam ci namiary na miejsce, gdzie zniknął. Kciuki, daj znać. To, czy odłożymy to na później, czy nie będzie miało znaczenia, bo zawsze będziemy mogli wrócić do tej misji. Kiedy przybędziemy na koordynaty, które wysłał nam Muammar, będziemy mogli znaleźć dwóch Johnnych Silverhandów. W sensie jednego martwego i w sumie drugiego też martwego, tylko w naszej głowie. Mam teraz déjà vu. No. To taki bardziej Janek Srebrna Dłoń. A przy nim znajdziemy zapis rozmowy oraz sygnaturę GPS. W zapisie rozmowy możemy przeczytać, że Johnny Silverman sprzedaje Porsche i że samuraj jest już niemodny. Ale ta rozmowa nie jest ważna. Ważne są koordynaty, bo kiedy się pod nie udamy, będziemy mogli znaleźć naszą furę. Tam będziemy musieli załatwić kilka wrejców, a kiedy to zrobimy, przy ciele jednego z nich znaleźć będziemy mogli notatkę, też mało interesującą i bardzo nas interesujące kluczyki do naszej nowej fury. Niezła fura. I teraz za zadanie będziemy mieli jeszcze poinformować Muammara, że odzyskaliśmy furę i właściwie tyle z naszej ukrytej misji.
Możemy się już teraz cieszyć naszą nową furką. To jest jedna z moich ulubionych furek w gierce. Yes, sir! No to jest fajne. Oj. Kto tu postawił mur? I przyszedł czas na ostatnią ukrytą misję, jaką możemy znaleźć w grze. Misja ta nazywa się po pierwsze Nie Szkodzić. Misja ta jest ukryta, ponieważ żeby ją aktywować, musimy mieć nie tylko bardzo dobrą relację z Panam i pomóc jej wykonać wszystkie questy poboczne, ale musimy też zaglądać specjalnie do tego namiotu, gdzie leży skuter, co jest dość mocno opcjonalne, bo właściwie nic się tam nie dzieje po tej stronie obozu, nic się tam nie znajduje, więc dość łatwo jest to pominąć. Jak Jake? Trzyma się? Ledwo. Zatamowaliśmy krwawienie, ale bez tego wszczepu. Co się dzieje? Jake oberwał. Mocno. Potrzebuje nowej nerki. I to teraz. Problem w tym, że Jake ma anemię sierpowatą. Musi mieć odpowiednio dostosowany wszczep. Jak się domyślasz, nie tak łatwo go załatwić na Badlandach. To Raffenshift tak go urządzili? Tak. Wygraliśmy. Ale dużym kosztem. Jake dostał odłamkiem. Wszedł pół cala pod kamizelką. Cholerny pech. Jeszcze nie jest za późno, żeby go odratować. Ale czas ucieka. W Night City na pewno da się załatwić odpowiedni wszczep. Prawda. Dakota ma nawet kontakt w jednym ze szpitali. Dzwoniła. Podobno da się załatwić. Ale? Ale najpierw trzeba dostać się do miasta. A widzisz, jaka jest sytuacja w obozie. Raffenshift mogą w każdej chwili wrócić. Wszystkie ręce na pokład. Wiesz, dokąd zmierza ta konwersacja, Vi. Oszczędźmy sobie podchodów. Pomożesz? Możecie na mnie liczyć. Wiem, Vi. Kontakt Dakoty pracuje w szpitalu w Little China. Musisz tylko odebrać wszczep. Pieniądze przelejemy innym kanałem. Jasne. Do zobaczenia. I tak, aktywuje nam się misja, po pierwsze Nie Szkodzić, a my za zadanie będziemy mieli udać się pod ten cały szpital, załatwić wszczep. Misja jednak nie będzie aż tak prosta. Zgadza się. Masz wszczep? Tu, w walizce. Dynalar Super Kidney, wersja dla anemików, tak jak się umawialiśmy. Pieniądze przyjdą. Tak, później wiem. Muszę iść, operacja. Kurwa, już! NCPD, skurwysyny! A po rozmowie z naszym kontaktem od razu zawita do nas policja. Będziemy mieli teraz dwie opcje. Pierwszą to znaczy uciec, drugą to znaczy walczyć. Jeżeli uciekniemy wtedy z tamtego miejsca, to Jake niestety umrze. Jeżeli postanowimy walczyć z policją, istnieje szansa, że przeżyje. Zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Po całym rozprawieniu się z policją będziemy mogli zamienić dwa słowa z naszym kontaktem. Nie strzelaj! Nie strzelaj! Lepiej, żebyś miał wytłumaczenie. Bardzo kurwa dobre. Policja! Podsłuchali mnie, rozmowę z Dakotą. Kazali mi! Kłamiesz. Nie robiliby takiej akcji z powodu jednego wszczepu. Nie, mówię prawdę. Mówili, że robią obławę na agentów Raffenshift w mieście. Dakota nie jest... Nieważne. Nie zrozumiesz. Puść mnie! Błagam! Nie chciałem się w to mieszać! Nie miałem wyboru! Ponownie staniemy przed bardzo ważną decyzją, która dla Scootera będzie oznaczać życie albo śmierć. A to dlatego, że implant ten jest zawirusowany. A tylko nasz kontakt może nam o tym powiedzieć. Więc jeżeli wybierzemy opcję pierwszą i po prostu go zabijemy, ten nie przekaże nam tej informacji. A my nieświadomi zaniesiemy wtedy zawirusowany wszczep Jake'owi. I tutaj pokażę wam, jak się zakończy właśnie ta misja, jeżeli tak zrobimy. Zawsze jest wybór. Ja teraz też mam wybór. Strzelić ci prosto w łeb? Czy może jednak w nogę? Błagam, nie. Zobaczmy, na co wypadnie. Mam wszczep dla Jake'a. W samą porę, Vi. W samą porę. Przyjdź za kilka godzin. Wtedy wszystko będzie jasne. Co z Jake'iem? Niestety, nie mam dobrych wieści. Wszczep się nie przyjął. Cholera. Wiadomo czemu? Nie. Może to kwestia przypadku. A może czegoś więcej.
Zrobiłeś, co trzeba było, Vi, i nigdy ci tego nie zapomnimy. Inaczej potoczy się jednak misja, jeżeli postanowimy mu darować życie. Nasz kontakt w pewnym momencie nas zawoła, kiedy będziemy odchodzić od niego. Jeżeli się wrócimy, ten poinformuje nas o tym, że wszczep został zawirusowany. Czekaj, czekaj! Policja wgrała na wszczep wirusa. Masz, musisz wgrać firmware z tej drzazgi, inaczej pacjent zginie. Dzięki za szczerość. Byłem ci to winny. Oby ten wszczep był tego wart. Mam wszczep dla Jake'a, ale uwaga, jest zawirusowany. Trzeba podmienić firmware na ten z drzazgi. No tak, nomadzi zawsze mogą liczyć na specjalne traktowanie. Dzięki za czujność, Vi. Przyjdź za kilka godzin, wtedy wszystko będzie jasne. Co z Jake'iem? Dochodzi do siebie. Dzień, dwa i stanie na nogi. Dobrze słyszeć. Dziękuję, Vi. W imieniu moim i całej rodziny. A jeżeli go uratowaliśmy, spotkać będziemy go jeszcze mogli na koniec Cyberpunka, w zakończeniu Aldehaldos. I będziemy go mogli spytać, czy wszystko w porządku. Nie, nie. Po co jest G? Aha, czekaj. Niezbyt mi to idzie. Jak tam, Jake? Wszystko w porządku? Już wszystko dobrze. Wszczep się ładnie przyjął. Dzięki, Vi. A ponadto zagrał on nam na gitarze wybitną piosenkę. Ta gra ma taki klimat, kocham ją. Chłopcem był, gdy mu dom strzaskali w proch i pył. Jeżeli podobają Ci się moje materiały, a przede wszystkim ukryte misje, to możesz zostawić subskrypcję na kanale. I wpadnij na GigaTurbo szefowy Discord, link masz w opisie. Możesz mnie też wesprzeć, jeżeli chcesz i YouTube myśli, że spodoba Ci się odcinek, który aktualnie wyświetla Ci się na ekranie. Możesz sprawdzić, czy to prawda. A my widzimy się zapewne za kilka dni. Do zobaczenia. Szmer opon i światło gwiazd.